Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę z powagi sytuacji. Sprawa na tyle poważna, że aż mikrofon wysiadł. No ale cóż, no nie nagrywam jeszcze raz. Montuję to tak jak jest. Może da radę to zdzierżyć. Ale w tym roku mija okrągła rocznica powstania kartoflisk. Rocznica 11, a tu rok się kończy, a świętowania żadnego nie ma. No cóż, tak pomyślałem, że może w ramach obchodów spróbuję reaktywować, reanimować po raz drugi, bo raz już spróbowałem i no i nie wyszło, reanimować trupa pod tytułem Moja Miesiączka. Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoje koło. No to taki ambitny i wspaniały program był. No jaki by nie był, no od tego zaczynałem, przynajmniej na YouTubie. Pierwsze marcowe spotkanie to wyjazd na kurwy do Neapolu. W każdym razie zapraszam, nawet nie wiem po jakim czasie, czy to po roku, czy po dwóch. Ale ponownie odcinek programu Moja Miesiączka. Założenia mojej miesiączki były takie, że jest to comiesięczne podsumowanie moich piłkarskich wojaży. No ale jako, że teraz tej miesiączki jakiś czas nie było, no to nie wiem, co to podsumować. No, może podsumuję tak w telegraficznym skrócie swoje ostatnie podróże zagraniczne. Zwłaszcza, że tu też jakaś tam rocznica. No niby żadna, no bo właśnie minęło 10 lat. No co to jest 10 lat? 10 lat, odkąd pierwszy raz pojechałem na mecz za granicę. Taki wyjazd był typowo meczowy. Razem z panem kierownikiem. Fajne chłopaki muzykalne. Welcome to the hotel California. Podrywane przez dziewczyny fajne. Monika, kocham cię, rozumiesz? To jest zawsze mnie kocham. I wcale nie masz małych zysków. I teraz po 10 latach stwierdziliśmy, że okazja może nie jest jakaś szczególna, ale gdzieś tam sobie pojedziemy. No i powstało pytanie, gdzie by tu pojechać. No i po raz piąty chyba pojechaliśmy do Holandii. To jest ten hip, bo to będzie trwał wiecznie. Hej! Historii nie zmienisz. Kiedyś młodzi gniewni, dziś starzy wkurwieni. Do miejscowości, i teraz dopiero się o tym dowiedzieliśmy, do holenderskiej stolicy kazirodztwa. No tak, okazało się, że największy procent związków kazirodczych w Holandii jest w Spakenburgu. No, niesamowita wiadomość. W takich okolicznościach świętowanie musiało być full romantic. No ale nie było full romantic, no. Było takie, no... bardzo delikatne, że tak powiem. Dlaczego delikatnie? No bo my tam pojechaliśmy oczywiście na derby z Spakenburga. Ulubione derby naszej noblistki. Tak? Której? Wisławy? Reymonta. To Karczuk pisała książki o derbach Spakenburga? Trzy książki wydała. Te derby są nudne jak cholera. Ostatnie cztery mecze to cztery remisy. No i tak było i tym razem. No jak był remis, no to nie było komu świętować. No. Dla tych, co w ogóle się nie orientują, to ja powiem, że te derby z Spakenburga to słyną z tego, że to miejscowość taka nieduża, jest tam dwa stadiony są w tej miejscowości i one są tak jakoś specyficznie ulokowane. Gospodarze to Ejselmervogels, czyli czerwoni, mecz będzie na tym stadionie, a goście to Spakenburg SV i przyjadą z daleka, bo ze stadionu tego. No i właśnie, ja się prosiło, żeby na taki mecz kibice niebieskich wybrali się pociągiem specjalnym. A oni co? A oni powiedzieli, że sobie pomaszerują. Sobie pomaszerowali przez całą miejscowość, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie potrafili się przy tym zachować. No proszę zobaczyć. Co się teraz wyprawia w tej Holandii, to ja nie wiem. Drą japę, skaczą, kurde, to chyba jeszcze gorsze niż to kazirodztwo. Czerwoni to już w ogóle z tego podeszli, tak przyjechali sobie na rowerach. Pierdyknęli sobie jakąś taką dziadowską oprawę. I nic z tym meczu się nie działo. Jakieś bramki padały i tu muszę się pochwalić, bo pewnie myślicie, że żadnej nie widziałem, a to proszę bardzo. Widziałem 25% goli w tym spotkaniu. Wynik 2-2, a ja widziałem bramkę jedną. Można? To
tyle, jeśli chodzi o świętowanie w Holandii. Była też jakaś okazja, tak, była okazja we Włoszech. Gwiazda Dawida stwierdził, że żegna się z Neapolem po latach 6 czy 7, mówi, a może pójdziemy na jakieś mecze. No to, no cóż, to trzeba było pojechać. Pożegnanie Gwiazdy Dawida z Italią odbyło się na przykład w miejscowości Saviano. Miejscowość Saviano słynie z tego, że litr lokalnego wina kosztuje tam 1 euro. Wino w Saviano jest tanie, ale trawa jest chyba droga, chyba nawet bardzo droga. Nawet źdźbła trawy nie było na największym boisku w Saviano. Uwaga, uwaga, a teraz będzie bardzo dobry żart. Otóż mecze w miejscowości Saviano są dobre, bo scenariusze tych spotkań pisze Roberto Saviano. Co, najlepszy mecz, na jakim byłeś w Neapolu, w okolicach? Zdecydowanie. W tej okazji aż sobie tak ziewnąłeś. Z poruszenia. No dobra, opuszczamy to Saviano. Na pożegnanie zamówiliśmy sobie piro. Przyznam się, że to była taka podróż z kluczem i nawet udało nam się tego klucza nie zgubić, bo później pojechaliśmy no, w takie miejsce. No jakby nie było, jest to lokalizacja związana właśnie z Robertem Saviano. Na podstawie jego książek, no pewnie większość wie, powstało włoskie M jak miłość. I to wszystko odbywa się właśnie tam, w Scampia. A Scampia to generalnie jest taka dzielnica Neapolu, że wszyscy mówią, żeby tam nie jechać, bo tam to się można ze strachu zesrać. Ale my, proszę Państwa, stwierdziliśmy, że się nie damy i opracujemy system. I aby się nie zesrać, pojechaliśmy do Scampii na czczo. Z satysfakcją powiem, że się udało. Nawet mecz tam widzieliśmy. O kurwa! Mecz tam oczywiście nudny jak cholera, no bo to była szósta liga. Tamto nawet się okazało, w tej Scampii dobrze powyzywać nie potrafią. Członek klubu, nie? Jakiś pod niebieskim i krzyczy, śmieciu, Michale, nie wypierdalaj śmieciu, wyjazd z boiska, wyrzuć go. Na polski ambasador. Tak. To jak dla mnie jest takie porównanie na zachętę. Nasza dyplomacja potrafi to zrobić lepiej. Mistrz świata w ubliżaniu ludziom jest tylko jeden. A w Scampii, jak widać, muszą jeszcze trochę poćwiczyć, no bo takie zwykłe wyzywanie od śmieci to chuj nie wyzywanie. Był mecz pomiędzy blokami w Neapolu, a później był też mecz między blokami w Belgradzie. Zobacz teraz. O kurwa! Tak, pojechałem do Belgradu chyba już po raz 13 czy 14. No tam też miałem jakąś okazję do świętowania. Generalnie to jest tak, że w przypadku takich okazji to się kupuje kwiaty czy coś. A ja postawiłem na piwo, wino i wizytę w belgradzkiej operze. A do tego dorzuciłem bilet na wielkie derby Belgradu w lidze piątej. To było spotkanie Hajduka Belgrad w lidze piątej. Ja kiedyś byłem na meczu Hajduka w lidze trzeciej. Zdaje się jakieś 5 lat temu, czy 7 lat temu, bo dwa razy byłem. No i ktoś to pamiętał. Był jakiś koleś na tym meczu, kto to pamiętał. I przychodzi do mnie i mówi: ja ciebie kojarzę, ty już tu byłeś, a skoro powróciłeś, to masz browara. To masz browara. No i co, musiałem go wypić, no. I w ogóle to chciałem zwrócić uwagę na to, że tam źle wychowana młodzież jest na trybunach. No i problem jest w tym, że młodzi panowie, którzy tam prowadzili doping, no to taką flagę umieścili, której za bardzo pokazać nie można, bo ona jest niezgodna z regulaminem YouTube'a, bo panowie tam mają sentyment do gry w kółko i krzyżyk. YouTube to by bardziej chyba chciał, żeby tam młodzi chłopcy zamiast grać w statki, w kółko i krzyżyk, to żeby grali w butelkę na przykład ze sobą. Ten, na kogo wypadnie, to tylko się tam klepie w dupę albo całuje na przykład. No pewnie by woleli, no ale tamci wybrali to kółko i krzyżyk, że nawet nie można tej flagi za bardzo pokazać.
ale jakiś czas temu widziałem też flagę, którą z kolei chciałbym pokazać. Proszę bardzo. Janusz on tour. Zrobiłem sobie zdjęcie ze słynnym panem Januszem, a pana Janusza spotkałem na Słowacji, gdzie polski zespół z 8 ligi, krakowski Fajrant, mierzył się w spotkaniu towarzyskim. To był pierwszy zagraniczny mecz Fajrantu Kraków. Zapowiadało się całkiem nieźle, więc wszyscy się tam zjechali, ale skończyło się, no, jak się skończyło, no. No ale żeby nie było, no jakieś tam gole w tym meczu też padały. Orzesz, kurwa! Akurat padały głównie do bramki polskiej. No, w zasadzie to tylko do bramki polskiej. No kurwa! Wynik końcowy to 7-0 dla Tatrana Czerny Balok, bo tak się nazywała drużyna gospodarzy. Co ci się najbardziej podobało w grze zespołu z Polski? Mi się oczywiście ten pociąg. A, w grze zespołu z Polski podobał się pociąg. No, coś w tym jest. Dobra, no to wyjaśnię, o co chodzi z tym pociągiem. No podobno to jest atrakcja. Ja nie wiem, jak to może być atrakcją, przecież to cholerstwo zasłania boisko. Całe szczęście, że mieliśmy farta i ten pociąg w czasie meczu przejeżdżał tylko dwa razy. No nie wiem po co, ale na Słowacji był ten dziwny pociąg, a ja później jeszcze byłem w Niemczech, a tam z kolei widziałem tramwaj jakiś, co do góry nogami jeździ. No, to jest tramwaj Wuppertalu, ale z czego jeszcze słynie Wuppertal? Wuppertal jest polski. To jest hasło na stadionie Polonii Wuppertal. Polonia Wuppertal to drużyna, która występuje w niemieckiej lidze 9. A dlaczego o tej Polonii? No bo jak Fajrant tak już przerąbał, bo to zróbmy coś w miarę optymistycznego, że Polacy też tą piłkę grać potrafią. No bo ta Polonia, mimo że grała z ciężkim rywalem, który grał tak... O, żeż kurwa! No to wygrała, no bo Polonia z kolei grała tak. O kurwa! Ale to pięknie rozegrali. A drużyna Polonii wygrała z drużyną włoską. Żeby było ciekawiej, CSI Milano. No. O kur... CSI Milano. No ale oczywiście pojawiły się głosy, no jakby wygrali z CSI Miami, to by dopiero było coś. No dobra, koniec tego pierdzielenia, jak widać w dupie byłem i gówno widziałem. Uroczyście kończę wydanie mojej miesiączki po dłuższej przerwie. A jeszcze standardowo przypomnę, że pod filmikiem znajdują się jakieś reklamy.